Janów, a w zasadzie Janowice, pojawiają się w dokumentach w pierwszej połowie wieku XVIII. Takim pierwszym dokumentem, który możemy wskazać, jest dokument z 30 stycznia 1724 roku. Tam pojawia się wówczas nazwa Janowice, bo tak to wówczas brzmiało. Był to folwark, od którego nazwy przyjęła późniejsza miejscowość. W 1861 roku wydzielono z obszaru dworskiego Mysłowice gminę Janów Wiejski, a w 1862 roku do miasta Mysłowice włączono osady Janów Miejski i Ćmok. Nastąpił rozdział. Rozdział na Janów, gminę wiejską oraz Mysłowice Zamek. To była ta część dworska, która nie należała początkowo do miasta Mysłowice, bo tutaj te stosunki własnościowe wyglądały różnie. Oczywiście to wszystko wchodziło w skład ordynacji mysłowickiej. Janów Miejski, to co znamy dzisiaj, ostatecznie ukształtowało się w roku 1924. To wtedy nastąpiła decyzja o likwidacji tych pozostałości feudalnych, tych obszarów dworskich, czyli Janów Wiejski, który dzisiaj należy do Katowic, został utworzony jako odrębna gmina, natomiast do Mysłowic została przyłączona ta część Mysłowice Zamek, tak ona się nazywała, i stanowi dzisiaj ten Janów Miejski, w którym się dzisiaj znajdujemy. Od 1905 roku w Janowie Miejskim działa Ochotnicza Straż Pożarna. Jej działalność jest niezwykle prężna. To właśnie przy niej w roku 1947 powstał chór męski Hejnał. W roku ubiegłym obchodziliśmy jego 65-lecie. Początki szkolnictwa w Janowie sięgają roku 1848. To wówczas powstała tutaj pierwsza placówka szkolna. Rozwój tej miejscowości spowodował, że pod koniec wieku XIX wybudowany został nowy budynek, który mieści się przy ulicy Janowskiej 2. Tutaj władze pruskie ulokowały nową szkołę. Przez lata funkcjonowała ona oczywiście jako szkoła powszechna, aż do lat 60. XX wieku. Wtedy to otwarta została nowa szkoła. Szkoła podstawowa już w Polsce Ludowej, szkoła podstawowa numer 3. Jest to tak zwana tysiąclatka, ponieważ została wybudowana z okazji rocznicy tysiąclecia państwa polskiego przy znaczącym współudziale pracowników kopalni Mysłowice. Natomiast w budynku dawnym został ulokowane liceum medyczne, które funkcjonowało do lat 90., a w chwili obecnej mieści się tutaj filia Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Poza szkołą podstawową od roku 1969 funkcjonowała zasadnicza szkoła zawodowa, tak zwana szkoła na górce. Uroczystego jej otwarcia w tymże roku dokonał pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Katowicach Edward Gierek. Janów Miejski jest dzielnicą Mysłowic położoną w północnej części miasta, w zachodniej części obszaru śródmiejskiego wzdłuż ulicy Janowskiej. Dogodna lokalizacja w pobliżu ważnego szlaku komunikacyjnego, którym jest autostrada A4, sprawia, że stąd wszędzie jest blisko. W związku z tym możemy szybko dostać się do pracy w miastach ościennych Górnego Śląska. Do śródmieścia Katowic dojazd zajmuje 15 minut. To krócej niż zajmują mieszkańcom stolicy województwa przejazdy pomiędzy niektórymi dzielnicami. W niedalekiej przyszłości, w związku z planowaną budową węzła Janów, będącego częścią drogowej trasy średnicowej, znacznie skróci się również czas dojazdu do miasta Zagłębia. Dobra lokalizacja sprawia również, że tereny w Janowie należą do jednych z najbardziej atrakcyjnych w mieście, a to z kolei jest zachętą dla deweloperów. Na przestrzeni ostatnich 2 lat powstały tutaj 2 nowoczesne osiedla mieszkaniowe o wysokim standardzie i nowoczesnej architekturze. Osiedle Park Chopina, zlokalizowane u zbiegu ulic Moniuszki i Chopina, to znacznie więcej niż wymarzone miejsce dla tych, którzy pragną zamieszkać w pięknej, pełnej zieleni okolicy. Jest to nowoczesny kompleks, zaprojektowany dla każdego, szczególnie przyjazny dla rodzin z dziećmi, złożony z 8 budynków o niskiej kondygnacji. Jako pełnomocnik wspólników spółki NEX mogę powiedzieć, że decyzja odnośnie zakupu tej nieruchomości zapadła na podstawie tego, że jest to świetnie usytuowana działka, jest świetnie skomunikowana z wszystkimi miastami aglomeracji śląskiej. Druga sprawa, że
chcieliśmy stworzyć osiedle prorodzinne, więc tutaj bezpieczeństwo i zieleń otaczające całą tą okolicę jest bardzo istotnym elementem. Park Chopina wyróżnia się innowacyjnymi technologiami, które zastosowaliśmy, takimi jak rolety zewnętrzne, ogrzewanie podłogowe. Dodatkowo budynki są rewelacyjnie docieplone, co daje nam budynki energooszczędne. Osiedle posiada plac zabaw, zielony dziedziniec, ścieżki spacerowe oraz miejsca parkingowe. To mieszkania i apartamenty o najwyższych standardach wykończenia, zaprojektowane przez doświadczonych i cenionych architektów. Park Chopina został również doceniony przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, który w 23. edycji konkursu Budowa Roku 2012 w kategorii Budynki Mieszkalne Pojedyncze otrzymał nagrodę trzeciego stopnia. Nowoczesne rozwiązania architektoniczne, elegancja, starannie skompensowana kolorystyka elewacji, połączenie piękna i prestiżu, a przede wszystkim przestronne mieszkania z dużymi balkonami i tarasami to elementy, które wyróżniają osiedle prezydenckie. Dogodna lokalizacja osiedla sprawiła również, że to właśnie tutaj swoje biuro senatorskie ma Elżbieta Bieńkowska. To jest fajna dzielnica, ja tu mieszkam 25 lat, to jest... Jest blisko jakby centrum i miasta, a jednocześnie jest troszkę na uboczu. Ja mieszkam na Ćmoku, czyli w takiej właśnie już na końcu Janowa. Nie zamieniłabym pewnie tego miejsca na żadne inne. Ja tutaj chciałam mieć biuro, bo to też jest to z powodów naprawdę takich wygodnictwa. No, po prostu ja wpadam rzeczywiście w piątki dość szybko z pracy, z Warszawy. No i dobrze by było nawet znaleźć biuro w takim miejscu, gdzie można do domu na nogach dojść. Pomimo wielu przedsięwzięć, Janów to wciąż atrakcyjne tereny inwestycyjne, a zakup działki w tym rejonie to inwestycja, która nie traci na wartości. Warto jest powiedzieć o tym, że w Janowie Miejskim są atrakcyjne tereny inwestycyjne. Tereny, na których mogą budować deweloperzy, mogą powstawać usługi, drobne punkty, ale przede wszystkim mieszkania, ponieważ te tereny są przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną. Warto jest tutaj inwestować, bo tutaj po prostu dobrze się mieszka i stąd wszędzie blisko. O atrakcyjności Janowa stanowi nie tylko dogodne położenie i zabudowa mieszkaniowa, ale również bogata oferta edukacyjno-kulturalna. Dzieci i młodzież mają możliwość wszechstronnego rozwoju i kreatywnego spędzania wolnego czasu, również na świeżym powietrzu. Czekają na nich nowoczesne przedszkola i szkoły z bogatą bazą i wyposażeniem oraz kompetentna kadra nauczycieli z pasją. Każdy znajdzie dla siebie coś wyjątkowego z szerokiej oferty edukacyjnej. Atutem są też liczne zajęcia pozalekcyjne oferowane przez filię Mysłowickiego Ośrodka Kultury, mieszczącą się przy ulicy Janowskiej 2, niegdyś w budynku liceum pielęgniarstwa. Szachy, zajęcia z gliny, warsztaty kuglarskie, modelarskie czy taneczne to tylko niektóre z bogatego wachlarza zajęć prowadzonych przez animatorów MOK-u. W budynku byłego medyka ma swoją siedzibę również Telewizja Mysłowice i TVM.pl. Tutaj odbywają się również spotkania Rady Dzielnicy Janów, Miejski Ćmok, która podejmuje i realizuje istotne dla dzielnicy tematy z zakresu różnych dziedzin życia społecznego. Rada Dzielnicy jest również organizatorem Dni Janowa, które we wrześniu każdego roku gromadzą mieszkańców dzielnicy na wspólnej zabawie. Jako Rada Dzielnicy chcemy integrować społeczeństwo Mysłowic i Janowa. Organizujemy Dni Janowa we wrześniu. Trwają tydzień. Na przestrzeni tego tygodnia organizujemy dni takie ze sportem, czyli rajdy rowerowe, biegi uliczne, gry i zabawy, szachy, szkat. Także zapraszamy na te imprezy. W dzielnicy znajduje się również kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i świętego Marii Maksymiliana Kolbe. W okolicy nie brakuje również terenów zielonych, które umożliwiają wypoczynek i rekreację na świeżym powietrzu. Okoliczne lasy zapewniają wysoki komfort życia i nieskrępowany kontakt z przyrodą. Większość terenów mieszkalnych położona jest w bezpiecznej odległości od ruchliwych dróg. Dzielnicę cechuje znikoma przestępczość, otwartość mieszkańców i ich zaangażowanie w sprawy społeczne. W dzielnicy funkcjonuje również przychodnia Fundacji Unia Bracka. Placówka oferuje podstawową, jak i specjalistyczną opiekę medyczną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i odpłatną.
Przychodnia Bracka na Chopina została otwarta w zeszłym roku. W tym roku obchodziliśmy jubileusz roku istnienia naszej przychodni. Przychodnia została otwarta w kwietniu zeszłego roku przez prezesa Fundacji Unia Bracka, pana Jarosława Stopę, i od tego czasu bardzo prężnie się rozwija i świadczy usługi medyczne na rzecz mieszkańców właśnie dzielnicy Janów. Przychodnia wyposażona jest w nowoczesną aparaturę medyczną z zakresu diagnostyki obrazowej oraz posiada własne laboratorium analityczne. Nieustannie podnosząc standard świadczonych usług, przychodnia swoją opieką otacza coraz szerszy krąg pacjentów. Zapewnia opiekę mieszkańcom od najmłodszych niemowlaczków po osoby starsze. Mamy lekarza POZ-u, w ramach tego mamy lekarza pediatrę, gabinet ginekologiczno-położniczy, gabinet dermatologa, okulistę i otolaryngologa. W naszej poradni prowadzone są programy profilaktyczne, program profilaktyki gruźlicy oraz program profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. I jest to program dla pań między 25 a 59 rokiem życia. Zapraszamy, wykonujemy to oczywiście bezpłatnie. Badamy również panie oczywiście pod kątem wykrywania zmian w piersiach. Samo badanie piersi jest szeroko proponowane moim pacjentkom. Tuż obok osiedla prezydenckiego od 2012 roku działalność rozpoczął również ośrodek medyczny ID Clinic, którego wiodącym profilem jest diagnostyka i leczenie chorób wątroby. Nasz ośrodek zajmuje się przede wszystkim leczeniem chorób wątroby o różnych przyczynach, zarówno wirusowymi zapaleniami, jak i chorobami o podłożu metabolicznym lub innym. Działamy częściowo na zasadzie kontraktu z NFZ, mówię tutaj o programach terapeutycznych, natomiast niestety na poradnię hepatologiczną kontraktu nie udało nam się uzyskać jak do tej pory. Ponadto zajmujemy się medycyną podróży, poradnictwem przed wyjazdami w egzotyczne zwłaszcza kraje. Spodobała nam się okolica, spokojna, cicha, z dużą ilością zieleni. Atutem również był dobry dojazd, ponieważ mamy pacjentów nie tylko z okolic, ale również z całej Polski, także dojazd autostradą był tutaj dosyć istotny. Klinika dysponuje nowoczesnym, unikalnym w skali kraju sprzętem medycznym umożliwiającym nieinwazyjną diagnostykę hepatologiczną. Funkcjonujące w ośrodku Centrum Medycyny Podróży zajmuje się poradnictwem w zakresie profilaktyki chorób zagrażających osobom podróżującym za granicą, zwłaszcza w rejony tropikalne. Mówiąc o Janowie, warto również wspomnieć o działającej tam jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej, która od roku 2001 należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka dysponuje jednym samochodem operacyjnym oraz dwoma samochodami ratowniczo-gaśniczymi. Obecnie skupia 43 członków. W strukturach OSP funkcjonuje również młodzieżowa drużyna pożarnicza. Ponad stuletnie istnienie Straży Pożarnej w Janowie potwierdza troskę strażaków wywodzących się z tej społeczności o bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców dzielnicy. Janów, tu warto mieszkać, warto inwestować, stąd wszędzie blisko.